Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Od czasu do czasu, mógłbym powiedzieć często, ale bądźmy szczerzy, od czasu do czasu pojawiają się pytania w komentarzach, czy zamierzam kupić PlayStation 4 Pro i czy jest to warte w ogóle wydawania pieniędzy i też się nad tym zastanawiam. Prosta odpowiedź to nie jestem pewny. Jeszcze przed konferencją, którą pokazywałem zresztą, wczoraj, przedwczoraj, byłem przekonany, że tak. Że na pewno jak wyjdzie nowa wersja konsoli PlayStation 4, to się zaopatrzę. Teraz nie jestem pewny. Ja nie mam jakby... Ta obecna generacja konsol, ja nie jestem do niej przekonany. Jakby uważam, że tam wszystko zostało zrobione po taniości. Żeby... Tak się mówi, no co? Żeby to sprzedać. Żeby nie było zbyt drogie, a tam jakość to tam potem się wypracuje z czasem. I faktycznie, na przykład na PlayStation 4 Uncharted 4 wygląda fenomenalnie i wydaje się, że niczego więcej do szczęścia nam nie potrzeba. Ja się bawiłem dobrze, zresztą dużo osób oglądało to, świetnie wyglądało, nieprawdaż? Ale jednak, kiedy ludzie z PlayStation, ludzie od Sony mówią, zrobimy teraz produkt dla wymagających graczy, dla takich, którzy chcą coś więcej. Bo nasza konsola, owszem, daje fantastyczne możliwości, ale są gracze, którzy chcieliby przesunąć tą granicę dalej, bawić się przy jeszcze lepszej jakości obrazu. No i czekamy wszyscy na to PlayStation Neo. Dostajemy ostatecznie PlayStation Pro, myślę sobie, cholera, Pro to chyba jeszcze lepiej niż Neo. Tak, Pro dla graczy, którzy profesjonalnie podchodzą do swojego grania. No bardzo dobrze, fantastycznie. I dostajemy maszynę, która też jest robiona po taniości. $399. Kiedy zobaczyłem tą cenę, pomyślałem sobie, wow, fantastycznie. Ale potem pomyślałem sobie, kurde, no ale co tam można za te $390 wsadzić? No prawdę powiedziawszy, niewiele więcej niż w tej tradycyjnej konsoli. Tam zdaje się wydajność procesora będzie większa, pamięć będzie odrobinę szybsza, ale poza tym to są bardzo, bardzo podobne wnętrzności. Możliwość grania w 4K, co jest upscalowane, to nie jest 4K generowane przez maszynę, co byłoby cudem przy tej cenie, to jest gdzieś tam jakaś odrobinę wyższa rozdzielczość upscalowana do tego 4K. Oprócz tego technologia HDR, która tak naprawdę jest technologią telewizorów, a nie konsoli, nawet w tej obecnej generacji, znaczy w PlayStation 4, to się robi przez update. Czyli będzie można wykorzystywać te kolory, więc to nie jest w ogóle żaden wyznacznik jakości. Prawdę powiedziawszy, to no ja na pewno zaopatrzę się w tą konsolę i będę chciał ją przetestować, będę chciał wam pokazać, jak to wszystko wygląda. I ja być może powtarzam się jak zepsuta pozytywka. Nie, pozytywki zawsze się powtarzają, nawet jak nie są zepsute. Być może powtarzam się, ale... I ja naprawdę niewiele chcę więcej od możliwości zagrania w Full HD. Full HD, nie 4K. 4K to jest taki... Nie wydaje mi się, żeby komuś to było jakoś strasznie potrzebne. Żeby to 4K było taką wyczekiwaną strasznie funkcją. Ja lubię sobie zagrać z Full HD w 60 klatkach. Więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Jeżeli ta nowa maszyna da tą możliwość, to fantastycznie. Ale z zapowiedzi twórców tego urządzenia niewiele wiadomo. Nie wiadomo, czy ono będzie odtwarzało te starsze gry w 60 klatkach. Cholera wie. Może będzie, może nie będzie. Mówią tam o odrobinę, jakby o odrobinę podwyższonej jakości, lepszych efektach, być może większej ilości klatek, ale ile tych klatek będzie więcej? 5, 10, a może to będzie za każdym razem stabilne 30? Bo teraz od czasu do czasu te klatki spadają. Więc to nie jest jakiś wielki krok naprzód. A liczyłem, szczerze mówiąc, na krok naprzód. Jeżeli się robi dwie maszyny. Pierwsza dla przeciętnego gracza, który świetnie się bawi przy telewizorze, te 30 klatek mu wystarcza i w ogóle fantastycznie te gry wyglądają, to git. Ale potem jak się dokłada drugi sprzęt i nazywa się go Pro, no to Pro powinno mieć jakieś znaczenie, a nie $100 więcej. Wydaje mi się, że nie ma tego znaczenia, więc powiem szczerze, że jestem odrobinę rozczarowany. Kiedy oglądałem tą konferencję, wydawało mi się, że wszystko jest fajnie, zwłaszcza jakby ten przekaz informacji był taki. 4K, 4K HDR, pomyślałem sobie, wow, jeszcze te obrazy z Horizon Zero Dawn w tle, gdzieś tam takie pejzaże rysowane, ta grafika taka dokładna, pomyślałem sobie, wow, no fantastycznie, kurde, to mi wygląda, no faktycznie jest 4K, jest obszar widzenia ogromny, świetnie, zapowiada się niezły upgrade sprzętu, a potem im bardziej się przyglądam technikaliom, tym mniej jestem zachwycony tym, co nowe PlayStation ma do zaoferowania. Zobaczymy, może trzeba będzie faktycznie poczekać na Scorpio od Microsoftu. Ja nie jestem specjalnie zachwycony Xboxem.
cała ta historia z nową konsolą od Microsoftu jest słaba. Od samego początku wszystkie konferencje były do chrzanu, gier za bardzo tam nie ma, a jak są, to słabo chodzą. Ten Tomb Raider, na którego grywałem na Xboxie, chodził fatalnie, mówiąc szczerze, w niektórych momentach. Więc ta konsola w żadnym razie nie wzbudza mojego zaufania, ale może to będzie ten taki krok, który Microsoft zrobi lepiej, to znaczy wyda świetną, droższą, ale świetną maszynę, na której będą śmigały i wyglądały pięknie giery. Tak jak za starych dobrych czasów, kiedy wychodził Xbox 360, to on bił na głowę to, co było dostępne na PC-tach. To wyglądało lepiej. Ja chcę nowej generacji konsol, na których gry będą wyglądały lepiej niż na moim PC-cie. To jest ta siła taka, jakby premiery tej konsoli. No ale świat konsolowców to jest zupełnie odmienny świat. Tak, nie zawsze konsolowcy z PC-towcami się krzyżują. Znaczy, w tym sensie, że nie zawsze właściciel PC-ta ma konsolę i nie zawsze konsolowiec gra na PC-cie, więc jakby może te światy należy traktować osobno i nie porównywać gier to tu, to tam. Bo jakby bardzo dużo się, ja też jakby czytam opinii dziennikarzy, słucham opinii różnych dziennikarzy, którzy zajmują się grami, ale oni też są jakby skażeni tym samym, co ja. Grają i na PC-tach, grają i na konsolach i mają to porównanie. Może dla gracza konsolowego w ogóle to co PC oferuje, nie ma żadnego znaczenia, no bo chce sobie pograć wygodnie w dobrze zoptymalizowanej grze, a to konsole oferują. No zobaczymy. Tak czy inaczej, fajnie, że jest jakiś krok do przodu, ale słabo, że jest to taki mały krok. Właściwie jest to taki krok, którego z punktu widzenia gracza nawet nie warto robić. No więc po co? Więc po co? Jak mamy robić takie małe kroczki, to może nie róbmy ich. Postójmy trochę w miejscu, a potem zróbmy jeden duży krok. Najlepiej w niedalekiej przyszłości. No cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Taka jest moja opinia. Więcej możecie się spodziewać, kiedy już maszynę przetestuję. Będę miał okazję zobaczyć, co to znaczy Full HD i trochę więcej klatek i lepsze efekty, bo nadal nie wiem.